Was bardzo serdecznie w pierwszym wakacyjnym vlogu poświęconym moim rekomendacjom książkowym na nadchodzące wakacje. Mniej więcej raz na 2 tygodnie będzie się właśnie taki vlog pojawiać, w którym ja będę mówić, które książki według mnie są ciekawe i warto na nie zwrócić uwagę. Jak widzicie, aura już stricte wakacyjna, na zewnątrz jest bardzo ciepło. Ja sobie siedzę tutaj przy jakimś drzewku cytrusowym, które dostałam w prezencie i tak naprawdę teraz jest dla mnie poniekąd zmorą, bo cały czas się martwię, żeby nie doprowadzić tego drzewka do jakiegoś krytycznego stanu, dlatego że słynę z tego, iż większość kwiatów po prostu przy mnie umiera. Także nie wiem, taka dziwna trochę sytuacja. Kochani, na pierwszy rzut na taką wakacyjną książkę, spotkanie z literaturą, idą Rozmowy pod drzewem zapomnienia Aleksandry Filer. Jest to świetna książka, tak naprawdę wspomnienia samej Aleksandry z jej pobytu w Afryce, z jej dzieciństwa. Jest przepełniona naprawdę bardzo dużą dawką emocjonalną. No i przede wszystkim jest pokazana jeszcze Afryka lat 70., 60., także naprawdę warto sięgnąć po Rozmowy pod drzewem zapomnienia Aleksandry Filer, bo jest to po prostu świetny reportaż, takie spojrzenie nieco kobiece. Drugą książką, którą Wam rekomenduję na okres wakacyjny, jest Kryminał Remiliusza Mroza. Akurat to jest ostatni tom, Travers. Natomiast dwa poprzednie tomy, Ekspozycja i Boże, jaki był pierwszy tom? Zaraz Wam powiem, bo na pewno tu jest napisane. Przepraszam, Ekspozycja i Przewieszenie. Są świetnymi kryminałami, idealnymi właśnie na lato. Dzieją się na południu Polski. W Przewieszeniu również przeplata się wątek Ukrainy. Także naprawdę bardzo dobry kryminał. Dosyć taka szybka akcja, spektakularne zwroty tej akcji, także dla osób, które cenią sobie właśnie taką bardziej dynamiczną literaturę, jak najbardziej Remiliusza Mroza, cała trylogia z komisarzem Forstem, ja rekomenduję generalnie tą trylogię. I co, kochani, na dzisiaj to tyle, taki krótki, szybki vlog, bo nie ma co przedłużać, w końcu dzisiaj jest pierwszy dzień wakacji. W związku z tym wszystkim Wam życzę tak naprawdę wspaniałego wypoczynku, nie spędzania za dużo czasu przed komputerem, bo to nie o to chodzi. I cóż, jeśli Wam się podobało, łapki w górę, bo już od lipca ruszamy z zupełnie nową serią. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo nie będzie to seria bezpośrednio związana z grami komputerowymi, ale trochę z podróżami, trochę ze sportem, bo mam nadzieję, że już wracam do pełnej kondycji po wszystkich moich przebojach zdrowotnych. No i co? Zapraszam Was. Dzięki i miłych wakacji.